Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do ceremonii nadania najważniejszej godności akademickiej. Tytułu doktora honoris causa naszemu dostojnemu gościowi, panu profesorowi Bogusławowi Buszewskiemu. Bardzo proszę o zabranie głosu jego magnificencję, rektora, pana profesora Ryszarda Góreckiego. Szanowni Państwo, zaszczytem dla naszego środowiska akademickiego jest fakt, iż zaszczytem jest fakt, powtarzam, że dzisiaj podczas tego pięknego uroczystowania Senat Uniwersytetu podjął stosowną uchwałę. A tekst jest taki. Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie profesorowi doktorowi habilitowanemu Bogusławowi Andrzejowi Buszewskiemu za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w obszarze wielu dyscyplin z dziedzin nauk chemicznych, w tym chemii analitycznej i fizycznej, w szczególności w zakresie nauk separacyjnych i ich zastosowanie w ekoanalityce i bioanalityce, za działalność, która wywarła istotny wpływ na życie publiczne oraz za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Proszę o wygłoszenie laudacji promotora, profesor Małgorzatę Darewicz, dziekana Wydziału Nauki o Żywności. Panie premierze, magnificencjo rektorze, prześwietny doktorancie, dostojni goście, szanowni państwo. Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sylwetki pana profesora Bogusława Buszewskiego, jego dorobku naukowego i osiągnięć badawczych. W ograniczonym czasie mojego wystąpienia nie jest to zadaniem łatwym, gdyż dorobek pana profesora we wszystkich obszarach jego działalności jest tak bogaty, że z powodzeniem można by obdarować nim kilka biografii naukowych. Pan profesor dr habilitowany Bogusław Buszewski urodził się w roku 1951 we Wrocławiu. Studia ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Droga naukowa pana profesora jest unikatowa, ambitna i jednocześnie efektywna. Całe swoje życie naukowe związał z dwiema polskimi uczelniami oraz Wydziałem Chemiczno-Technologicznym Słowackiego Uniwersytetu w Bratysławie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Technologii Chemicznej w Bratysławie w roku 1986. Stopień doktora habilitowanego w roku 1992. W 1999 roku otrzymał tytuł naukowy profesora chemii. Niewątpliwie znaczący wpływ na rozwój naukowy profesora Bogusława Buszewskiego miał jego półtoraroczny staż w Kent State University u znakomitego uczonego polskiego pochodzenia, pana profesora Mieczysława Jarońca. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych pan profesor Buszewski przeniósł się z Lublina do Torunia, gdzie podjął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. To tam w 1994 roku najpierw został kierownikiem Zakładu Chemii Środowiska i Ekoanalityki, by następnie w 2006 objąć katedrę Chemii Środowiska i Bioanalityki. Od 2010 roku pan profesor jest także kierownikiem Centrum Edukacyjno-Badawczego Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Działalność naukowa pana profesora Bogusława Buszewskiego dotyczy zagadnień interdyscyplinarnych, głównie z pogranicza chemii fizycznej, analitycznej, żywności, syntezy organicznej. W zakres jego specjalności naukowej wchodzi też chemia analityczna środowiska, fizykochemia zjawisk powierzchniowych, chromatografia, metody sprzężone, ekstrakcja, adsorpcja, metody spektralne. Pan profesor jest wybitnym uczonym, twórcą toruńskiej szkoły analitycznej, ośrodka naukowego o światowej renomie, do którego przybywają młodzi adepci nauki z całego świata. Bierze on udział w badaniach realizowanych w ramach europejskich programów ramowych, międzynarodowych projektów i licznych umów bilateralnych. Efekty pracy naukowej pana profesora są imponujące. Opublikował blisko 800 prac naukowych, z czego 560 znajduje się w czasopismach z listy filadelfijskiej o łącznej liczbie cytowań ponad 16 tysięcy.
Z takim dorobkiem publikacyjnym mieści się on w pierwszej dwudziestce najczęściej cytowanych polskich chemików. Był stypendystą Fundacji Humboldta, programu Tempus, Fundacji Radforda, stypendystą i koordynatorem programu CEPUS. Wielokrotnie był profesorem wizytującym w wielu światowych centrach naukowych. Pan profesor Bogusław Buszewski ma również ogromne osiągnięcia w kształceniu młodych kadr naukowych. Był dotychczas promotorem 39 prac doktorskich. Pod opieką pana profesora 19 pracowników naukowych uzyskało stopień doktora habilitowanego. Dowodem uznania efektywności i poziomu kształcenia jest uhonorowanie pana profesora przez Fundację Nauki Polskiej Nagrodą Mistrz. Profesor Buszewski, którego głównym obszarem działalności są badania podstawowe, ma także osiągnięcia technologiczne, czego dowodem jest wdrożenie do praktyki przemysłowej lub diagnostyki medycznej 38 rozwiązań na bazie uzyskanych przez niego patentów. Pan profesor należy do elitarnego grona najwybitniejszych polskich chemików o światowym uznaniu w dziedzinie chemii analitycznej i fizycznej, a szczególnie w zakresie nauk separacyjnych i ich zastosowania w ekoanalityce i bioanalityce. Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie chemii środowiskowej, chemii biomedycznej, fizycznej, farmaceutycznej i żywności. Na uznanie zasługują także cechy osobowe, które charakteryzują pana profesora. Uczciwość, rzetelność, wysoka kultura osobista, niezwykła pracowitość, życzliwość, poszanowanie prawa i odpowiedzialność. Za liczne zasługi pan profesor Bogusław Buszewski został uhonorowany wieloma znaczącymi wyróżnieniami, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacji Humboldta. Pan profesor dr habilitowany Bogusław Andrzej Buszewski jest od wielu lat znany społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako wybitny uczony i przyjaciel społeczności Uniwersytetu, wyróżniony medalem za zasługi dla Uniwersytetu. Pan profesor od wielu lat często gości w Olsztynie, uczestnicząc w wielu konferencjach, szkoleniach i uroczystościach uczelnianych. Współpracuje z wieloma grupami roboczymi w ramach konsorcjów Uniwersytetu w realizacji wspólnych projektów. Pomaga w rozwoju kadry, awansach naukowych. Lista tych projektów jest bogata i różnorodna i obejmuje prace m.in. z zakresu identyfikacji i pozyskiwania substancji bioaktywnych, analityki chemicznej, elektrochemii, toksykologii w hodowli zwierząt, metabolomiki, diagnostyki, terapii medycznej, formulacji leków, kosmetyków, biochemii, biotechnologii żywności. Żywe kontakty z pracownikami naukowymi Uniwersytetu sprzyjały ich rozwojowi naukowemu, przyczyniły się do wzrostu kompetencji i doskonałości naszych uniwersyteckich zespołów badawczych. Szanowni Państwo, dostojny doktorancie, niech ta najwyższa godność akademicka, którą dziś, panie profesorze, otrzymujesz, będzie uhonorowaniem Twojej osoby, Twojej postawy, działalności, a dla uczelni jeszcze jednym powodem do satysfakcji i dumy. Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie, a profesorę Małgorzatę Darewicz, dziekana Wydziału Nauki o Żywności, proszę o odczytanie dyplomu. Quod felix faustum fortunatum quesit, summis auspicis serenissime republice volonorum. Nos. Richardus Josephus Lurecki, scientiarum agrariarum professor ordinarius, Universitatis Varminiensis et Mazuriensis Olstini, hoc tempore rector magnificus. Margarita Rosalia Darewicz, scientiarum agrariarum, professor ordinarius, facultatis scientiae alimentarie, hoc tempore decanus spectabilis, promotor rite constitutus. In virum clarissimum, Bogislaum Andream Buszewski. Torum in Universitate Nicolae Copernici scientiarum chemicarum professorum ordinarium,
Academiis Scientiarum Polona Literarum Commercio Nuntum in Slavia et in Polonia honoris causa doctorem multiplicem. Rerum naturalium Universitatis Bratislavie professorem honorarium. Quin varis scientis Polonorum studi Bratislavie professorem quin varis scientis Polonorum studis gentis escolendis versus est. Quinon solum de genia analytica et physica, sed de etiam de disciplini separatis, quae impris ad bioanalysim atque ecoanalysim pertinent. Acquidendis pervestigandisque summa cum laude meritum est. Qui hominem in rebus publicis versatum et honestissimum se prebuit. Qui universitati nostre promovende ac evolvende precipuam operam dedit. Ex scientiae alimentariae facultatis amplissimique de senatus decreto. Honoris causa doctoris. Nomen et honores iura et privilegia omnia contulmus in eiusque rei fidem haste literas universitatis nostre sigillo satientas curalissumus. Datum Faustini de primo mensis iunii anno bismillesimo unde vicesimo. Richardus Górecki, hoc tempore rector magnificus, Margarita Darewicz, hoc tempore decanus et promotor. Tibi professori illustri et magna, nostro amico titulum doctoris honoris causa universitatis Barbensis Mazuriensis in Austin, consento et omnia iua et acrem privilegia cum eo titulo coniunta confirmo. Siadamy.